Dobrze, przechodzimy w związku z tym do pierwszego etapu, czyli do pytań, które my sformułowaliśmy. A tak naprawdę pierwsze pytanie to ma polegać na tym. Chcemy, aby każdy z Państwa, z kandydatów w ciągu 2 minut przedstawił się. Co Państwo będziecie chcieli o sobie powiedzieć, to już jest wasza sprawa i rozpoczynamy ten pierwszy etap. Bardzo proszę pana Kazimierza Klawitera. Dziękuję bardzo. Kłaniam się Państwu, kłaniam się moim rywalom. Bardzo się cieszę, że Państwo zechcieli przyjąć zaproszenie gospodarzy na tą dzisiejszą debatę. Myślę, że właśnie to jest nasze marzenie, przynajmniej moje marzenie, a Państwo się pewnie w dużej części ze mną zgodzą, że najważniejsza rzecz, jaka w Rumie jest, to zbudować Rumię obywatelską, czyli takie miasto, taką społeczność, w której jak najwięcej obywateli uczestniczy w dyskusji i wypracowaniu programu decyzji. Obecność Państwa tak licznie świadczy o tym, że no, taka chęć przynajmniej w znaczącym stopniu w Rumie jest. No, ale rozumiem, że trzeba przede wszystkim, Państwo przyszli po to, żeby zapoznać się z programami, jakie my mamy do zaprezentowania. Proszę Państwa, według mnie i mojego komitetu najważniejsze, co jest w Rumi, to jest to, aby Rumia wreszcie się określiła. Rumi przede wszystkim według mnie są kłopoty tożsamościowe. My od wielu lat, od wielu dziesięcioleci nawet można powiedzieć, mamy kłopoty z tożsamością. My jesteśmy dość dużą miejscowością, natomiast nie wiadomo, czy my jesteśmy miastem. My nie jesteśmy miastem w pełnym wymiarze. W pełnym wymiarze oczywiście jest takie miasto jak Gdynia, jak Gdańsk, jak Sopot, jak Słupsk, ale Rumia jest traktowana tak trochę jak miasto w przeciągu, bez określonej tożsamości. Przynajmniej tak jest postrzegana przez znaczącą część obywateli i przez znaczącą część przyjezdnych. Przyjeżdżający do mnie goście pytają, gdzie jest centrum, wskaż mi coś, gdzie jest jakieś coś do określonego, co jest w śródmieście. Proszę Państwa, no czegoś takiego nie ma. Czyli głównym zadaniem, jakie przed nami stoi jako całą społecznością, to jest odpowiedź sobie na pytanie, czy my chcemy być prawdziwym miastem w obrębie aglomeracji trójmiejskiej. A jeśli chcemy być normalnym miastem w pełnym wymiarze, tak już pani mówi, to musimy przede wszystkim uporządkować przestrzeń i stworzyć wszystkie atrybuty współczesnego miasta. Dziękuję bardzo. Strasznie się źle mówi, jak się nie widzi czasu, ile do końca. Niestety. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu pana Floriana Mosa. Dzień dobry Państwu, nazywam się Florian Mosa, jestem chyba tutaj z tego towarzystwa najmniej rozpoznawalny, bo wiele osób pyta się, kim jestem. Może w odróżnieniu od mojego przedmówcy chciałbym troszeczkę informacji o sobie podać, czyli tak jak Pan zapowiedział, troszeczkę informacji, kim jestem. Jestem rodowitym Rumianinem, rodziłem się w Rumi, wiek dojrzały, 59 lat. Ukończyłem szkołę podstawową w Janowie, czyli dawną Szurkę, liceum ogólnokształcące, Politechnikę Gdańską. Jestem inżynierem budownictwa i projektantem. Pracuję prawie 40 lat w jednej firmie, nieprzerwanie, w biurze projektu we Brzeszczu. Może troszeczkę o swojej działalności. Od roku 80. jestem członkiem Związku Zawodowego Solidarność do roku 2005, bo później po prostu rozwiązała się w Zakładzie Pracy organizacja. Działałem także w strukturach pracy, po prostu po przekształceniu Zakładu Pracy w spółkę. Byłem przez długi czas jej przewodniczącym Rady Nadzorczej, a później członkiem zarządu. W działalności społecznej i samorządowej to od 2002 roku jestem radnym miasta Rumi.
a w tej kadencji przewodniczącym Komisji Gospodarczej i Planowania Przestrzennego. Poza tym jestem mieszkańcem Zagórza, czyli przynależę do parafii świętego Judy Tadeusza i działam w akcji katolickiej od początku jej założenia, to znaczy od 1996 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, dziękuję. Pan Leopold Naskręt. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Nazywam się Leopold Naskręt. No i z pewnym wzruszeniem tutaj na tej sali jestem, ponieważ 5 lat temu wyrędowałem z Janowa zupełnie w inne miejsce, mianowicie na kraniec Rumi. I z takim, no, z przyjemnością tutaj widzę Państwa w kondycji bardzo dobrej, rozpoznaję swoich znajomych, jest mi bardzo miło. Nie wiedziałem, że będę mógł w takiej roli spotkać się z Państwem, no, kandydując na urząd. Ale przed nami jeszcze długa droga. Będziemy oczywiście starać się jak najwięcej pokazać, co chcemy zrobić, czyli moje ugrupowanie, które mnie popiera i ja sam. Proszę Państwa, od 30 lat jestem mieszkańcem Rumi. Problemy Rumi są mi znane, interesuję się tym na co dzień. Praca zawodowa, którą prowadziłem na terenie całego kraju, pozwoliła mi poznać środowiska samorządowe, gdyż budowla, jak i inwestycje infrastrukturalne, które prowadziłem, zawsze miały wspólny temat, wspólne elementy, które na poziomie samorządu musiałem załatwić. Także wiem, jak powinna wyglądać, jak wygląda dobra praca w samorządzie. Od 10 lat jestem nauczycielem akademickim, także problemy młodzieży są mi dość znane, te dobre i te złe również. Pracując w organizacjach pozarządowych, wiem, jak budować, przynajmniej chciałbym budować to społeczeństwo obywatelskie. Mój program, proszę Państwa, właściwie jest na stronie, zawarty jest w 13 lub 12 punktach. Starałem się to ograniczyć do 4 pakietów. To jest ład architektoniczny i infrastrukturalny oraz społeczny. www.leopoldnaskręt.pl. Dziękuję. Teraz pani burmistrz. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję bardzo Państwu za zorganizowanie tej debaty. Dziękuję kandydatom, że zechcieli tu przybyć. Dziękuję Państwu także za obecność. Ja jestem najbardziej rozpoznawalnym kandydatem, więc nie będę marnowała czasu na przedstawienie siebie, bo od 8 lat jestem burmistrzem tego miasta. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że stawiam na kontynuację, czyli na dotychczasowy, zrównoważony rozwój naszego miasta we wszystkich dziedzinach. Oczywiście najważniejsze są drogi i to trzeba kontynuować. Ważna jest także rozbudowa bazy oświatowej, bazy sportowej. Ważne jest bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta. Ważne jest także rewitalizacja miasta. Zgadzam się z panem Kazimierzem, że brak nam centrum. Natomiast inną mam opinię, jeśli chodzi o tożsamość. My jesteśmy takim puzzlem w wielkiej aglomeracji gdańskiej i zatarły już się granice pomiędzy miastami poszczególnymi, Rudnią, Redą i Wejherowem, pomiędzy Gdynią także. Dotychczas udaje nam się wspólnie z tymi miastami we współpracy realizować wiele projektów i zdobywać fundusze na realizację tych projektów. I tą współpracę trzeba kontynuować. Potrzebna jest nam także współpraca na terenie miasta z mieszkańcami, ale także z poszczególnymi organizacjami samorządowymi i pomiędzy wszystkimi organami władzy. I proponuję Państwu i wzywam do tego, żebyśmy i dzisiaj na tej debacie zgodnie rozmawiali, ale bez względu na wynik wyborów, żebyśmy także zgodnie współpracowali dla dobra tego miasta i jego mieszkańców po wyborach. I do tego zapraszam naprawdę bardzo gorąco, a program mój można zobaczyć na stronie www.gospodarność.pl. I proszę Państwa, jeśli macie dość kłótni i politykierstwa, głosujcie na kandydatów z gospodarności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czyli teraz
przechodzimy, proszę Państwa, do pytań, które my ułożyliśmy. Od razu powiem, że dwuminutowe odpowiedzi, jeżeli się skończą wcześniej, niestety nie będzie można tego czasu przenieść na... Nie można sesji wykonać, tak jest. Także jeżeli będzie 10 sekund, to będzie 10 sekund, trudno strata. Proszę Państwa, pierwsze pytanie, które chcielibyśmy tak może na początek, takie trochę mniej... Chociaż każde jest istotne, myślę, ale teraz kwestia odpowiedzi. Rozpoczynamy od pani burmistrz, dlatego że teraz z tej strony... Tak musi być. No jakoś musieliśmy to wymyślić. Pierwsze pytanie brzmi i wszyscy kandydaci muszą na nie odpowiedzieć. Prosimy oczywiście. Które miejsce w Rumi uważacie Państwo za najbrzydsze i w jaki sposób chcielibyście poprawić jego estetykę? Chodzi o estetykę. Znaczy, no najbrzydsze miejsce w Rumi to na pewno są okolice rynku i starej Rumi, okolice pierwszego parafialnego kościoła. I to są miejsca, które wymagają rewitalizacji. Do tego jesteśmy przygotowani. Są złożone projekty, gdzie powinniśmy zdobyć fundusze na rewitalizację Placu Kaszubskiego, na odbudowę starego kościółka na cmentarzu, na rekonstrukcję, odbudowę także cmentarza. Są projekty przygotowane, nawet pozwolenia na budowę, parkingu przy hali Mosiru i przy właśnie rynku. Poza tym jest tam ogromny teren pomiędzy ulicą Dębogórską a cmentarzem parafialnym w Starej Rumi. Jest to teren gminny, niezagospodarowany. Jest tam teren byłego cmentarza, który trzeba by chronić, ale cały ten teren powinien być zagospodarowany właśnie jako centrum tego miasta, bo tu pan Kazimierz oraz, nie wiem, zdaje się, że pan Florian też o tym mówił, mają rację, nam jest potrzebne wybudowanie centrum. Ale jak mówią specjaliści, i ja myślę, że my musimy słuchać specjalistów w tej kwestii, to Rumia będzie się rozwijała w kierunku właśnie tamtym. Tam powstaną duże skupiska, osiedla mieszkaniowe, mogą powstać osiedla mieszkaniowe, więc to będzie akurat centrum Rumi i powrót do tradycji. Tam jest ta pierwsza nasza świątynia, która powstała na terenie Rumi. Tam są początki naszego miasta. I tam jest teren, który jest nasz. Zagospodarowanie terenu, tego terenu będzie na pewno tańsze. Tam jest miejsce, gdzie powinien powstać ratusz, gdzie powinien powstać duży dom kultury. I przypominam Państwu, że czeka nas budowa opatu. Ten pomysł jest coraz bliższy realizacji, albowiem w ramach programu Dolina Logistyczna właśnie jest duża szansa na wybudowanie opatu. Czas minął. Wjazd do Rumi będzie właśnie na ulicy Dębogórskiej, czyli do centrum miasta. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.